Bom dia z Rio de Janeiro. Co my tutaj robimy? Tańczymy sambę. Wytańcz sobie wyjazd na karnawał w Rio. To była nasza akcja na TikToku. Układ wymyślony przez Daniela Borzewskiego, fantastycznego choreografa. A po mistrzowsku zatańczył go Kuba, nasz słuchacz z Tychów, który zabrał Inez, boską Inez, do miasta Rio de Janeiro. Za nami bardzo intensywne 7 dni. Gdzie Wam się najbardziej podobało? Taka top trójka tych wszystkich miejsc, w których byliśmy. Najbardziej podobały mi się w sumie wodospady, posąg Jezusa i mega przepiękna plaża. Radio ZET i już! Pierwsze plażowanie za nami na słynnej Copacabanie. Teraz trochę podwiedzamy miasto, a wieczorem pokazy mistrzowskich szkół samby. Podobno to najważniejszy dzień w roku. Tak jest. Dzisiaj na plaży trenowaliśmy naszą sambę. Jestem dumny ze swoich uczniów, więc mam nadzieję, że dzisiaj wieczorem pokażemy, na co nas stać. Z jak najlepszej strony, a jutro czekają nas przepiękne wodospady. Tak jest. Bawcie się razem z nami. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Oj, Madalena! Brawo, Rio! Startujemy! A teraz poznajcie człowieka, dzięki któremu nasz wyjazd do Rio był absolutnie niesamowity. Tomek Kowalski, nasz wesoły przewodnik. Bom dia, bom dia. Bom dia, prosto z Rio, gorącego Rio, pełnego słońca i radości i karnawału jeszcze. No właśnie, mnie osobiście najbardziej zachwycił karnawał. I myślę, że jesteśmy olbrzymimi szczęściarzami, bo to pierwszy karnawał po pandemii. No i ten sambodron zrobił przynajmniej na mnie gigantyczne wrażenie. Dokładnie, przyjechaliście we wspaniałym czasie, bo całe Rio stało dla Was otworem, a do tego jeszcze skorzystaliście, mogliście uczestniczyć w tym najważniejszym święcie w Rio de Janeiro, jakim jest karnawał i piękne parady samby. Oczywiście Sylwester też jest cudowny na Copacabanie, gdzie miliony osób bawią się i witają Nowy Rok i później wszyscy się kąpią w oceanie, w Atlantyku, na Copacabanie. A tutaj plaże są naprawdę przepiękne, woda to jest w ogóle krystaliczna, ciepła przede wszystkim, no i fawele. Gdzie naprawdę był fajny melanż, można było się dobrze pobawić, napić, również dobrych trunków. Najlepsze imprezy na faweli, potwierdzasz, Danielu? Potwierdzam, byłem, widziałem, doświadczyłem, było bardzo fajnie, super w ogóle klimat, super ludzie, super mentalność, bardzo piękni ludzie, tak jak już powiedzieliśmy o tym wcześniej, wodospady, wszystkie zabytki typu schody z płytkami, nawet polska płytka, Warszawa, naprawdę super doświadczenie. Na pewno tutaj wrócę. Muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zgraną ekipą, która świetnie czuje się w swoim towarzystwie i po prostu lubi się bawić. Także samba! Samba! Bo się rollen. Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. Jeśli ktoś kiedykolwiek nie widział, jak rosną pistacje, to właśnie tak rosną pistacje. Nie mamy pewności, więc możliwe, że to są czopki dla krasnali. Nie jedz tego, to nie pistacje! Ogółem mnie właśnie przed chwilą komar ugryzł, ale popsikałem się jakimś preparatem. Komar z żądłem. Komar z żądłem, no takie żądełko wyciągnąłem. Słuchajcie, piękne widoki, dżungla, wszędzie jest pięknie, a oni zrobią sobie fotki w jednym zdjęciu, oni sobie robią fotki w jednym miejscu, więc czekamy na nich, ale zaraz idziemy dalej oglądać nasze piękne wodospady. drodzy, jesteśmy tu naprawdę godzinkę. Argentyna jest fantastyczna. I widzieliśmy dużo wspaniałości. Ostronosy, które podobno potrafią wyciągać jedzenie z plecaków turystów, czerwoną wodę i gigantycznego suma, chyba największego, jakiego widziałam w życiu. To był rekin, który był sumem. Pozdrowienia dla Radia ZET! Radio ZET i już! Co to jest? Modrowronka pluszogłowa. Zażyć lekki prysznic. Pogoda jest naprawdę super. Jak widać, jesteśmy troszkę mokrzy, ale to nic. Naprawdę jest świetnie, warto. Naprawdę warto. I przyjeżdżajcie, musicie to zobaczyć na własne oczy, bo tego się nie da opisać słowami. Gdzie ten happy end? Mary Brato, ja nie pytam już i wiem o co chodzi. Ale deszcz, hardkorowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Jest z nami Ewelina Pacyna, Packa, pseudonim Packa, jestem ja, Daniel Borzewski, Boris Roży, jest też Jakub Wygryw, Winner, czyli Wygryw, jest też Inez Pineska, dla przyjaciół Piguła. Dla przyjaciół Piguła. Właśnie wracamy z podróży, widzieliśmy Iguasu, 7. cud świata, przepiękny wodospad, prawda? Ja nie widziałam nigdy czegoś tak pięknego, ale podobno kolejny, który zobaczymy, jest jeszcze piękniejszy, trudno sobie to wyobrazić, ale też wam go pokażemy. Ja też, ja chyba muszę wziąć majtki na zmianę. Dzień dobry, kolejny dzień w Rio de Janeiro i kolejne atrakcje. Za chwilę spotkanie ze słynnym Jezusem oko w oko. Tak, jesteśmy dość podekscytowani, więc mamy nadzieję, że będziecie z nami oglądać nasze relacje i za chwilę wjeżdżamy kolejką na górę. Do zobaczenia. Pa, pa! Słuchajcie, karnawał karnawałem, wodospady wodospadami, ale nie zapominajmy o najważniejszej postaci Rio de Janeiro. Naszą wisienką na torcie właśnie jest ten piękny posąg podsumowaniem całego wspaniałego wyjazdu, więc jesteśmy wdzięczni, że możemy tutaj być. Radio ZET, bardzo wam dziękujemy, że mogliśmy tu być razem z wami. Szósta. Jesteśmy na słynnych schodach Selarona. Artysta, który jest ich twórcą, spłonął tutaj. Jak to się stało? Mieszkał tutaj najpierw. Zanim spłonął, to mieszkał tutaj. Schody, które łączą Lapes z Santa Terezą. Stworzył schody w barwach Brazylii i w barwach Ferrari. To najważniejsze sporty, piłka nożna i Formuła 1 dla Brazylijczyków. Później dokleił przeszło 2000 płytek z całego świata. Podróż przez cały świat. Są też polskie płytki. I spłonął tutaj, bo stwierdził, że jak skończy schody, to go znajdą wszyscy spalonego. Dzisiaj schody Selarona są jednym z najważniejszych zabytków przyciągających tłumy ludzi obok Chrystusa, odkupiciela, który stoi na Corcovado. A z drugiej strony jedno z ważniejszych miejsc spotkań, kariokaż, mieszkańców Rio de Janeiro. cudowne miejsce. Trochę tych miejsc już zwiedziliśmy. Był wspomniany Chrystus i przede wszystkim karnawał na słynnym Sambodromie. Jeśli chcecie przeżyć najbardziej kolorowe emocje, koniecznie przyjedźcie do Rio de Janeiro. Tego sobie przysłuchałam jednym uchem, to aż nie mogę uwierzyć, że my to wszystko przeżyliśmy. Ptaszku, będziemy za tobą tęsknić! Dzięki! Słuchajcie, my jesteśmy naładowani fantastyczną energią. Słońce, plaża, imprezy, przepiękni ludzie, przepiękna muzyka, dosłownie wszędzie. Jeśli nie widzieliście tego, co tutaj się działo, no to zapraszamy was serdecznie na TikToka, na Instagrama, na Facebooka radiowego. No i miejmy nadzieję, że Radio ZET się dopiero rozkręca. Kto wie, gdzie się jeszcze zobaczymy.